I myślę, że szczególnie operacje, szczególnie nowotwory mózgu związane z nową technologią 5G, prawdopodobnie częstotliwość tego typu patologii będzie wzrastać i tutaj metody spektroskopii molekularnej, której my używamy, będą bardzo użyteczne. A dlaczego ma wzrastać częstotliwość występowania? No myślę, że to nie, osobny temat, to jest osobny temat, ale związane to jest po pierwsze z przesunięciem pasma częstotliwości do coraz wyższych częstotliwości. W związku z tym dystans przesyłania informacji się skraca. W związku z tym wszelkie anteny satelitarne, telefonii komórkowej będą praktycznie na każdym budynku. I wydaje się, że, znaczy nie wydaje się, my to wiemy, że widmo z tego zakresu, tak zwane widmo rotacyjne, no może powodować wiele zmian konformacyjnych. No to tym bardziej. Których decydenci nie przyjmują do wiadomości. Ktoś nazwał ten eksperyment, bo przecież jest to masowe wprowadzanie technologii 5G, nazwał to Massive Public Health Experiment. Praktycznie nie ma dowodów naukowych na szkodliwość bądź jej brak, ale no, na naszych społeczeństwach dokonuje się tego typu eksperymentu.